Zaraz się do was dołączę, panowie. Co, rozbijesz się? Woduję. O, część silniku, tutaj silniki rozpadły. A widzę, że was się woduje, patrzcie, leci. Czy to by się silniki palą? Nie, przecież to jest tak niestety w Stormworksach, że wiadomo. O, bo ty masz żółte, Boże. O. Dzień dobry. Tylko delikatnie. Dzień dobry. Pamiętasz, jak tankowaliśmy wodę? Wiem, jak się... Dobra, odchodzę na drugi krąg. Za dużo części w pocie. Nie mam jak wylądować. Ale ci powiem, fajnie to wygląda, ten taki wrak, który jest rozwalony na kilka części w ogóle. Mam też taki starszy samolot, ale bardzo stary, który nie wygląda najładniej, ale że się kompletnie rozpada, że nie tylko takie części, ale kompletnie się rozpada, ale też bardzo... A na czym to robisz, rozpadanie się części? No w starszym to używałem chyba hardpointy czy takie rzeczy, tutaj używałem... Tutaj też hardpoint, ale bardziej, że samolot jest jeden, ale jakby części wszędzie odpadają. Oj, fajne. Czy nie części kompletnego, na przykład silnika. Komar część. Dobra, teraz woduję. Widzimy. Ja obserwuję cię. Nie w nas. No, centralnie w nas. Aha. Lądowanie na Hudson po prostu. Tylko nie sprawdzę samolot. Zanurzył się. Nosy, topy się. Jakie to piękne było w ogóle. Ja tylko oglądałem slow motion, jak tylko wolno ten. Bo moje samoloty zawsze... Jezu, topy się! Ale najbardziej zabawne jest to, że jemu się dziób, znaczy ogon się podnosi do góry i tak sobie dynda w wodzie. A twój odwrotnie. Nie wiem, czy chcecie zauważyć ten fakt, ale wszystkie wasze samoloty jednak pływają. Mój poszedł na dno w 10 sekund. To jest ten samolot transportowy, on nie ma w ogóle pustych przyczyn. A nie, no w sumie mój jeden samolot pięknie się unosi. Gdzie wy jesteście? A widzę. No przypływamy koło tych statków. Jezu, ale jak to pięknie wygląda to części. No. Ej, to można jakieś filmy normalne nie nagrywać z tym samolotem. Właśnie kilka razy z Arunem sobie ten... Arun próbował mnie zaszczelić, a ja sobie strzelałem z kolegą. Kolega tam strzelał z tyłu. I kilka razy udało nam się na jego odrzutowi coś zabić. Z rakietami. Wow. Wiecie co, ja właśnie problem jest, właśnie będę musiał już iść, więc tylko ostatnią rzecz zrobię, zanim pójdę. Zabiję nas. Zabijesz? O. Zdobyłeś Mount Everest. Pochwal się. Widzę to, leci. Tak myślałem. Ja widzę tylko rakiety i bomby spadające w wodę. O kurczę! I w tył, jak wbiłeś się w wodę nam. O, i samolot nam zaczął płonąć w wodzie. Weź jeszcze na szybko na Horizon tepnij, tak jeszcze przed końcem, to ci pokażę jedną rzecz. Jeden mój projekt, kurde, z myśliwca. Dobra. Ziemniak, mam coś tu ci do pokazania. Chodź do mnie. Gdzie mam iść? Tutaj. Tutaj? Widzisz to? Co? Ja widzę nic, stoisz na czymś, ale ja tego nie widzę. No to proszę. Nie, stanąłem na łapie i podniosłem je i poleciałem. Aha, a co? O, jest, dobra. Pusty, mam nadzieję. O, tutaj, patrzcie, to jest mój malutki... O, słodki. No. A gdzie to? Na Horizon. Na Horizon. A czy nie wy używaliście tego w jakimś odcinku? Tak, to wielki, tak. No to właśnie z tego skakałem na ten też. Piękne. Ale ten, jeżeli chodzi o... Powinieneś na spokojnie wszystko ogarnąć. To było to zderzenie w powietrzu? Na shortach? Chyba tak. No. Ja to robię mało skomplikowane... Dobra, żartuję. Jestem dobrym pilotem, więc... Jak się robi? A to później. Dobra, mam. Dobra. Mam jeszcze drugą wersję, co się na myszce steruje. Dobra, czekajcie. Czwórko bomby czy żusko? Nie pamiętam. Tam wszystko chyba jest opisane. Może nie jest taki sterowny, Wiem. Ale w las. Nie trafiłem. Jak? Ocena? Wszystko jeszcze podwozie chowasz, to wtedy jest stabilniejsze trochę. A. O kurczę. O nie! Amen. To był tylko ten... takie, to, wiesz, lądowanie. Takie... To pokaz. To część pokazu. No. No, no tak, właśnie, tak. Pokaz, taki pokaz. To nie było prawdziwe, bo wiecie, ja jestem wykwalifikowany. I to jest najbardziej cudowne auto, które stworzyłem. Boże, wózeczek! Wózeczek. Czekajcie, mam tu... O, chyba ci ukradł mnie. A, to jeździ. Czyli też mam coś, też tu mam coś. A to moje. Kurde, a to ty to nie. Ukradł mi ktoś. Pomidor ukradł. Oj, przepraszam, to ja ci ukradłem. Wybacz. Szybko. Tylko to ma ten, sterowanie takie stabilne. System. Fajne, co? A ten wózeczek nie ma w ogóle sterowania. Nie wiem, driftałem. Wiecie, co jest najlepsze? Że ten wózeczek, można do niego nawet przyczepkę. Patrz, masz. Mini przyczepka. Super. Podłącz sobie mini przyczepkę i możesz transportować nawet ludzi. No. A, to rodzimy. I po jej tapce. Nie. No, chcę mnie zaraz jechać. No. A to ma hamulce. Dobra, to ja będę ten, ja będę już znikał, ale... Dobra, bywaj. No, bywaj. Jak... Połóż go. Połóż go tam. Stój? Ja mam lepszy pomysł. A dobra, no nie będzie. No to co, jedziemy? Jedziemy. Aha. Odjedź tymi wózeczkami. Już uciekam. I zaraz coś zrobimy świetnego. Zrespię moją tą wielką maszynę transportową, ten mój największy samolot. I wjedziesz wózeczkami i go przewieziemy w trumnie. Jezu, to jest moja najbardziej zaawansowana maszyna. Jezu, jak ja się jaram. Kratek nie mamy, ale dobra. Tak. Powoli, tam wjedź tylko. Dobra, można wjeżdżać. Ciekawe, czy w ogóle wiedziesz? Da radę. Kurde, jak ciągnikiem. Ostatnia przyjażdżka. Żegnamy króla. Ostatnia podróż. A weźcie to zostawcie na odcinku, będzie jako isterek. Tak, no. Zostawiam, to po to nagrywam. To będzie na odcinku, to będzie jako jeden z odcinków, będzie, wiesz, zapas, ale to jest, to tak mi się podobają te drzwi i tak dalej. Można w sumie go zwrócić z 5000 stóp. A później kto po niego leci? Do wody zrzucimy. To jest taki pogrzeb. Właśnie, idealnie 3 miejsca. Zapraszam. Dobra. W ogóle nasz pacjent jeszcze jest w środku? O, jest! Patrz, właśnie kontroli ktoś go tam. Jest, na samym końcu. Cofnął. Okej, dobra. Czy mam zgodę na start? Skopam zgodę na start. Oczywiście, że tak. Klikuję, startujemy, proszę za 5 pasy. Proszę cząść. A są tutaj spadochrony? Są chyba. Nine. Bo po co? A po co, tak. Okej, podwozie schowane. Pulap mi się, za nisko jesteśmy, okej, dobra. Automatyczna wysokość na 300. Nie chcę ci mówić, ale wózeczki według mnie... Czy powróciły stare błędy? Tak. One są jeszcze lepsze. One niby chcą wylecieć przez ten, ale tylko jeden wózek to blokuje. Jezus stary, u mnie wszystkie wózeczki się zgromadziły w jednym miejscu, co nie? W ładowni tam na drzwiach. No, nie tak samo. No, Ziemniak, ty coś piłeś. Dobra, mówcie, gdzie mam lecieć w ogóle. No, skręcamy teraz. Ale gdzie? Dajcie szybko mówionkosz. Ale szybko, gdzie mniej więcej? No, te małe lotnisko, pamiętasz je? Jakie? Lewo! Lewo? Prawo? Lewo gdzie? Lewo. Lewo. Lewo? Tak. Lewo. A, w ogóle taka ciekawostka. O kurde. Jest... Tornado po prawo. No właśnie, Mateusz próbuje. Ale mnie mnie. A, zniosło. Ono idzie w naszą stronę. Znosi nas. Dobra, to wlecimy. Zadważyć czas należy. Ta maszyna przeżyje wszystko. A jak, że będziemy wodować? Nie. Ha. Trochę nas potrzęsie, lekkie turbulencje. To jest tyle elektroniki, że nawet i tajfun nas nie przyszedł. Ale wodować nie może. Widzieliśmy na załączonym obrazku. Podwozie wysunięte, przepustnica na 30 i 25. 25 przy takiej. Potwierdzam, jest 25,99. Kontrolujcie stabilność samolotu i zrównanie z pasem. Dobra, ja kontroluję zrównanie z pasem, a wy kontrolujcie może prędkość. 53. Drugi pilot, kontroluj prędkość, ziemniak, w razie czego, jak powiemy, przepustnica na maksa i odchodzimy do drugiej strony. Lecimy 53. Okej. Okay. 50. 46, 45, 40. 39, 38, 37, 36, 30. Ziemniak, zwiększ trochę przepustnicę. 40. Tak, 30, dobrze, dziękuję. 45, 50. Klapy. 53. Klap nie potrzebuję tutaj akurat przy tym lotnisku, bo musimy szybko wylądować. 50. To co? Jedziemy z nim do kopalni? Tak. Przełącz ktoś na wysokość... Dobra, sobie przełączyłem. Teraz jest wysokość... względem ziemi. Pokazana. 60 lecimy. Okej, dobra. Ziemniak, przypuścić za 20... Jest. Jak powiem... 25, 25. Więcej, 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 max, max, max. Przepustnica, drugi krok. Dobra, stop. Zero, zero. Dobra, chuj. Max, 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 max. Chodzimy. Przepustnica, jak powiem przepustnica 20, to mnie wyśmiej, dobrze? Tak. Dobrze, będziemy pamiętać. Czym się bardziej zrównać? 130, 120, 110, 100. 20... 80. Jest. 70. I mówcie, kiedy zero. Prędkość 50. Wysokość 50. Zeruj! 40. 6, 5, 1. Zeruj, 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 maksymalnie stop. No idealnie. 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8. Damy, o, koniec. Zatrzymanie. To jest tak. Ty chciał to! Czyli tylko ja jeszcze zostałem. A jakby to tak zrobić, że samolot leci, musimy szybko wyjechać z autem jakimś? My zrzucaliśmy albański koks, tak, bo zrobiłem te takie ze spadochronem, co nie? Wiesz. Driftowóz. Driftowóz. Wylądowany pięknie. Czekaj, czekaj, bo to jest pacjent, nie wiem jaki tam. Wielkiego, wysokiego ryzyka. Tak. Otworzyć drzwi. Mam pomysł, teraz zraspię śmigłowiec i go przetransportujemy do szpitala. Albo na cmentarz od razu. Jest. Chodź tutaj, od tyłu, bo patrz, tutaj mamy... czekaj, o to. O, wyżeś miał, bo nam Grecja zadowoliło. No. A tyle to ja widziałem na tym na YouTubie. No. I pewnie jak się rozbija, więc polecam. Nie, wziąłem tylko oprowadzenie. Jezu, ty zachowujesz się jak w tych naszych MPkach kiedyś starych, że tak latały na boki. Cicho się, nie narzekaj. Wsiadamy i lecimy. Anti-collision backlight. Jezu, no, flarę proszę zostawić. Harry. Nie. Nie. Mój komputer. Robimy się w nurka. Może ktoś wyjść po prostu. O kurde! On naprawdę to zrobił. Lecimy po ciebie, wracam. Nie, lećcie. Ja biorę coś, żeby was gonić. Powoli tylko. Tak jak cię uczyli, pomidor. Tak jak cię uczyli. Jak się sam uczyłeś. Jestem pilotem samoukiem, elo, dziękuję, do widzenia. Katastrofa w przestworzach murowana. Powoli. Po co się uczycie? Właśnie. Posadziłeś? Tak, wyłączam. Uwaga, otwieram drzwi. Biorę pacjenta. I idę z nim. Jezu, mi się ręce skończyły, żeby wszystko wyłączać. Panie doktorze, mamy pacjenta. Dziękuję. Ratuję. A ja? Kurwa. Zapomniałem. Ląduj. Drzwi nawet masz otwarte i nie startujesz. Trudno. Tylko powoli siadaj. Coś wybuchło. Nie zdążyłem lecieć. Jezus Maria! Ziemniak, jakby spojrzał na moje zwłoki, pod mostem są, to byś musiał dać plus 18. One tańczą w powietrzu. A u mnie to się głowa moich zwłok wtopiła w most. U mnie po prostu... O, i wpadłeś do wody. O, widzę samolot, który się zastrzelił. Ja wiedziałem, że to będzie to. Nie, ogólnie to miałem ja z czymś innym polecieć, ale stwierdziłem, że walę to, bo zaczęło mi się te śmigła. Aha. Ja to najlepszy, ja już widzę ten kurde, jakąś nazywa, no ten myśliwiec, co i mówię, oho i tylko w ostatniej chwili próbowałem wlecieć do góry, ale mi się nie udało.